W połowie października 2007 roku Tiana była 23-letnią dziewczyną, była singielką i niedawno rozstała się ze swoim wieloletnim partnerem Robertem, z którym była od czasów szkolnych. Po zakończonym związku nie zależało jej na poważnej relacji, raczej chciała spotykać się bez zobowiązań. Jednak jej życie potoczyło się tak, że pewnego dnia przez MySpace poznała Jamesa. I wiedziała wówczas, że ta znajomość rozpocznie największy koszmar jej życia. Tiana urodziła się 4 lutego 1984 roku. Mieszkała w Plainville, w stanie Connecticut. Była córką Alvina i Kathy. Miała trzech braci, Christiana, Taylora i Tyrona, a także przyrodnią siostrę Nataszę. Dziewczyna w dzieciństwie uwielbiała śpiewać, a gdy była starsza, to nie dość, że miała do tego pasję, pisała swoje własne utwory, to jeszcze miała ogromny talent do pisania wierszy. W szkole była uważana za prymuskę, zawsze wystawała przed szereg, jeżeli chodzi o wyniki w nauce. Wiele osób mówiło, że nawet nie przykładała się specjalnie do nauki, tylko była po prostu zdolna. Już w wieku sześciu lat zauważono, że szybciej wszystko przyswaja niż inne dzieciaki. Później, gdy była w ostatniej klasie szkoły średniej, stało się coś niespotykanego, uczęszczała do szkoły średniej i na pierwszy rok studiów w tym samym czasie. Rodzice byli z niej bardzo dumni, dziewczyna miała z nimi dobry kontakt, mieli nadzieję, że dzięki wiedzy, jaką posiadała ich córka, czekała na nią świetlana przyszłość. Jej mama liczyła na to, że w przyszłości zostanie prawnikiem albo znajdzie pracę w polityce, ponieważ podobno Tiana znała swoją wartość, potrafiła wszystkich przekonać do swoich racji, walczyła o swoje, była świadoma tego, jaką wiedzę posiada. Wielu znajomych wspomina, że lubiła ożywione dyskusje, ale nie w takim w sensie negatywnym, że była zarozumiała, ale bardzo lubiła dyskutować na dany temat, chciała poznać perspektywę drugiej osoby, przedstawić swoją, i też może trochę z drugiej strony chciała sprawdzić poziom wiedzy swojego rozmówcy. Tiana pochodziła z bardzo religijnej rodziny, wierzyła w Boga, co niedzielę uczęszczała do kościoła i czytała Biblię. Nie wzięło się to znikąd. Rodzice od zawsze wpajali jej, że wiara ułatwi jej życie. Mimo że była uczona i bardzo wierząca, co zazwyczaj kojarzy się z takim spokojnym życiem prywatnym, to tutaj było zupełnie inaczej. Dziewczyna była młoda i lubiła spędzać czas z przyjaciółmi, wychodzić wieczorem na drinka czy randkować. Jak wspominałam, w 2007 roku była z ale wcześniej przez kilka lat była z Robertem, swoim partnerem i najlepszym przyjacielem. Znali się jeszcze z czasów, gdy oboje byli nastolatkami. Tak naprawdę mieli nadzieję, że założą rodzinę, wybudują dom, wezmą ślub i wszystko ułoży się tak, jak powinno. Ale Robert także chciał się rozwijać. Otrzymał możliwość studiowania w Virginii i z bólem serca ale podjął decyzję o wyjeździe. Ta wiadomość w pewnym sensie złamała serce tianie, ale dziewczyna wiedziała, że nie może tak trzymać Roberta na siłę. Wiedzieli również, że związek na odległość im nie wyjdzie, że nie chcą się ograniczać. Podjęli decyzję o rozstaniu, ale rozstanie w tym przypadku. Nie oznaczało tego, że przestali cokolwiek do siebie czuć. Uważali właśnie, że to dlatego podjęli taką mądrą i dojrzałą decyzję z miłości do siebie. Czas mijał, a Tiana w końcu stwierdziła, że mogłaby zacząć randkować, bez zobowiązań oczywiście, i na jej drodze pojawiło się paru mężczyzn, ale nie było to nic wielkiego. Gdy pewnego dnia, w połowie października 2007 roku, na MySpace odezwał się do niej James, była sceptycznie nastawiona. Było jej oczywiście bardzo miło, bo przecież komplementował jej wygląd. Dużo mówił o tym, że chciałby ją bliżej poznać. Opowiadał także, że jest religijnym człowiekiem, a to był bardzo ważny aspekt dla Tiany. Niby nie chciała wchodzić w poważne relacje, ale czytając, że James jest religijny, Ucieszyła się. Mężczyzna opowiadał, że ma swój dom, dobrze płatną pracę, bo jest menadżerem w firmie zajmującą się ubezpieczeniami. Opisywał siebie jako osobę żyjącą na wysokim poziomie i wspominał o swoim wykształceniu, co bardzo imponowało wówczas 23-latce. Niedługo później para zdecydowała się spotkać i porozmawiać w cztery oczy. Pisanie wiadomości przestało im wystarczać, i podczas spotkania zauważyli, że nie tylko dobrze im się rozmawia przez MySpace'a, ale i na żywo. Każdy opowiadał historię ze swojego życia, by mogli się lepiej poznać. Aż w końcu wyszło tak, że zostali parą. Było jedno spotkanie, drugie, trzecie, czwarte, zaczęli u siebie nocować, często dzwonili czy pisali w każdej wolnej chwili. Ta sielanka jednak nie trwała zbyt długo, bo w styczniu 2008 roku na jaw wyszły szokujące fakty. Szokujące dla Tiany, bo nie spodziewała się czegoś takiego po swoim nowym partnerze. Okazało się, że James został skazany na 5 miesięcy więzienia za przemoc na swojej poprzedniej dziewczynie. Tiana nie mogła w to uwierzyć, bo nawet przez chwilę nie zauważyła, że James był jakiś agresywny. Co prawda znali się dopiero kilka miesięcy i może udawał kogoś kim nie jest, ale bardzo ciężko było jej w to uwierzyć. Zapytała go, dlaczego ją okłamał. Powiedziała, że przecież to skreśla ich razem, bo ona nie chce być w związku z przemocowcem. Mężczyzna powiedział, że tak naprawdę w tej sytuacji to on był ofiarą. Opisał sytuację, w której jego była partnerka przyszła do jego mieszkania. Zrobiła awanturę, rzucała przedmiotami, a na końcu wezwała policję, mówiąc, że to on jest tym złym. James uważał, że policjanci to jego uznali za winnego, bo po pierwsze, kobietom zawsze się wierzy, a po drugie, mieli problem z jego ciemnym kolorem skóry, dlatego nie zawahali się go aresztować. Niedługo później doszło do procesu, w którym został skazany na 5 miesięcy. Nie da się ukryć, że James potrafił manipulować. Tak urobił tianę, że ta stwierdziła, że musi sobie wszystko przemyśleć. I po czasie powiedziała mu, że da im jeszcze jedną szansę. Gdy ten przebywał w więzieniu, pisali do siebie listy. Czasami nawet go odwiedzała i na każdym takim spotkaniu utwierdzała się w tym, że to dobry chłopak, że faktycznie został niesłusznie skazany. Dlatego po pięciu miesiącach za kratami, James wyszedł na wolność. Cieszył się, że udało mu się nakłonić Tianę do tego, by mu uwierzyła i nadal się z nim spotykała. Ale nie na długo. Dziewczyna szybko zauważyła, że James zmienił swoje podejście do jej osoby, odkąd wyszedł z więzienia. Miał mniej czasu, a jak się spotykali, to ciągle miał twarz przyklejoną do telefonu. Czuła, że coś jest nie tak, i przeczucie jej nie myliło, bo wyszło na jaw, że zdradzał ją z wieloma innymi kobietami. Jednak to, czego dowiedziała się chwilę później, to pikuś przy wszystkich jego zdradach. Wyszło na jaw, że James był już ojcem kilkuletniego chłopca. Przez tyle czasu nawet raz nie powiedział, że ma dziecko z byłą partnerką i to chyba nawet przez nią trafił na pięć miesięcy do więzienia. Co więcej, mówił Tianie, że to z nią chciałby mieć dziecko, że to z nią chciałby założyć rodzinę. Co oczywiście było kłamstwem, jak się okazało nie ostatnim, ponieważ wyszło na jaw, że James nie ma swojego mieszkania, nie jest żadnym menadżerem, tylko pracuje od kilku lat na niższych stanowiskach. I że w sumie to nie był jakoś specjalnie religijny. Powiedział to wszystko, by zaimponować Tianie. A gdy dowiedział się, że jest religijna, stwierdził, że kłamstwo na temat wiary sprawi, że jeszcze bardziej u niej zaplusuje. I to prawda, że dziewczynie imponowało to wszystko, co mówił czy pisał, ale to nie znaczyło, że była z nim z powodu tych wszystkich rzeczy. Gdyby jej nie okłamywał na każdym kroku, na pewno to wszystko podczułoby się inaczej, ale znając te kłamstwa, zdecydowała, że nie chce z nim dłużej być. Zdawała sobie sprawę z tego, że jak trafił do więzienia, to na pewno ze swojej winy. I ta przemoc w poprzednim związku była. Było jej wstyd i czuła się głupio, że tak dała sobą manipulować, ale cieszyła się, że zrozumiała wszystko i uważała, że lepiej późno niż wcale. Jednak nie zdawała sobie sprawy z tego, że rozstanie z Jamesem nie będzie takie łatwe i on nie chciał rozstania, nie pozwalał jej odejść, a to wiązało się z tym, że uprzykrzał jej życie na każdym kroku. Nie potrafił się pogodzić z jej odejściem, więc każdego ranka czekał pod jej mieszkaniem, jeździł za nią do pracy, do sklepu, obserwował z kim się spotyka, wysyłał mnóstwo SMS-ów, dzwonił, prosił, by do niego wróciła ale dziewczyna była nieugięta, nie było mowy o powrocie. Para rozstała się pod koniec 2008 roku, czyli byli ze sobą rok i na początku 2009 roku Tiana miała już dość nękania i prześladowania. Poszła na policję, by uzyskać dla Jamesa zakaż zbliżania się. James nie chciał tego tak zostawić, postanowił udać się na policję, by także sobie taki dokument załatwić, bo uważał, że to on tutaj jest ofiarą i to Tiana go prześladuje. Para otrzymała zakaz zbliżania się do siebie na okres sześciu miesięcy. Zero telefonów czy spotkań, nie mogli przebywać w swoim towarzystwie. I jak się domyślacie, Dziewczynie to odpowiadało, miała nadzieję, że to coś pomoże, ale nic z tych rzeczy. James, mimo zakazu, cały czas uprzykrzał jej życie. Na przykład pewnego dnia otrzymała maila od nieby jego nowej dziewczyny Jessica, bo tak się podpisała rzekomo nowa dziewczyna Jamesa. Pisałaby, by Tiana lepiej odwołała swoje zeznania, bo to, co mówi na temat jej nowego chłopaka jest nieprawdą, że jeżeli tego nie zrobi, to pożałuje, że straci to, na co tyle czasu pracowała. Tiana się wystraszyła, no bo to były groźby i poszła na policję, mówiąc, że to zapewne James, a nie jakaś jego nowa dziewczyna. Więc wyszło na to, że złamał warunki zakazu zbliżania się. Poprosiła o jakąś interwencję w tej sprawie, ale niestety, funkcjonariusz, który z nią rozmawiał, stwierdził, że nie może jej pomóc, bo nie ma pewności, że to James, i nie mają żadnego dowodu. 25-latka była załamana, bo skoro policja nie chciała jej pomóc, to kogo miała o nią prosić? James w tym czasie wpadł na pewien plan, który w jego głowie najprawdopodobniej wydawał się być świetny. Wydrukował kartkę ze zdjęciem Tiany, numerem jej telefonu i krótką notatką, typu: Proszę, skontaktuj się ze mną, wróć do mnie, kocham cię, nie mogę bez Ciebie żyć. I poszedł z tym na policję, by udowodnić, że to on jest tutaj prześladowany przez dziewczynę ze zdjęcia. Mówił, że według niego to ona złamała warunki zakazu. Co więcej, przerażony mówił, że atakowała go psychicznie i fizycznie, i że to on jest pokrzywdzony w tej całej sytuacji. Policja nie znalazła żadnych dowodów na to, że Tiana atakowała go w jakikolwiek sposób, co oczywiście jest zrozumiałe, bo nic takiego nie miało miejsca. A jeżeli chodzi o kartkę, bo dziewczyna została zapytana o to, czy ona coś takiego wysłała. Stanowczo zaprzeczyła, powiedziała, że gdyby chciała się z nim skontaktować, nie wysyłałaby jakichś kartek ze swoim zdjęciem. Mówiła, że według niej jest to kolejna zagrywka Jamesa, by uprzykrzyć jej życie. Na początku lutego 2009 roku stało się coś jeszcze. Czego nie powiedziałam wcześniej, to Tiana studiując zaczęła pracę na innym uniwersytecie, który był oddalony o 19 mil od jej miejsca zamieszkania. I pewnego poranka zauważyła, że ktoś przebił jej opony. Od razu wiedziała kto. W tym przypadku Tiana miała nadzieję, że w końcu to będzie jakiś dowód na złamanie zakazu zbliżania się. Na dodatek zauważyła, że to stało się już bardzo niebezpieczne. Teraz opony a później co? I ją zaatakuje ostrym narzędziem zgłosiła to, ale dla funkcjonariuszy po raz kolejny nie był to wystarczający dowód i powód, by aresztować Jamesa. 25-latka nie mówiła wcześniej swoim najbliższym o tym problemie. O tym problemie, który miał na imię James. Teraz gdy to wszystko stało się takie poważne, opowiedziała o tym swojemu tacie. Które pomyślał sobie, okej, okay, policja wiecznie narzeka na brak dowodów, to teraz będzie je miała. Założył kamery w pobliżu domu swojej córki z nadzieją, że uda mu się uchwycić na nich prześladowcę Tiany. Dziewczyna zastanawiała się również, dlaczego James posunął się już do tego, by zniszczyć jej auto, i szybko się domyśliła. Ponieważ dziewczyna ponownie nawiązała kontakt ze swoim byłym partnerem Robertem. I okazało się, że uczucie między nimi nie wygasło, że Robert odkąd się z nią rozstał, nie miał nikogo innego, a nawet jeżeli tam się z kimś spotykał, to nie było to na poważnie. Strasznie za nią tęsknił i uważał, że nie chce tracić teraz ani chwili. Spytał Dianę, czy zostanie jego żoną, a ona się zgodziła. Opowiedziała mu wszystko, co się działo i dzieje w jej życiu. Mam tutaj oczywiście na myśli historię z Jamesem. Gdy były partner dowiedział się o życiowych planach 25-latkiej, wpadł w szał i postanowił się na niej zemścić, przebijając jej opony. Tiana i Robert planowali oficjalne zaręczyny w walentynki 14 lutego 2009 roku. Miały być kwiaty, wino, kolacja. I wymarzony pierścionek. 13 lutego 2009 roku Tiana przebywała w pracy. Tego dnia James dzwonił do niej kilkanaście razy. I za każdym razem telefon przekazywała jej koleżanka, więc tutaj miała nadzieję, że skoro ma na to świadka, to może to w końcu będzie jakiś dowód, by go zamknęli. James mówił jej przez telefon, że nie może sobie przez nią znaleźć pracy, że powinna wycofać wszystkie skargi, że przez nią jego życie jest skończone. Te wywody nie miały końca a Tianie opadały ręce, bo co ona mogła więcej zrobić? Z nadzieją udała się na policję w pobliżu swojego miejsca pracy. Oczywistym jest to, że nie była to jednostka, gdzie wcześniej wszystko zgłaszała, ale zanim udała się na komisariat, pomyślała, przygotowała kopię dokumentu, gdzie tam miała dowód, że James ma zakaz zbliżania się do niej, a wykonując te połączenia, po raz kolejny go złamał. I mówiąc o tym wszystkim funkcjonariuszowi, miała nadzieję na dobre słowo, na pomoc, a tutaj dzieje się coś, co sprawia, że brakuje mi słów. Mężczyzna nie wierzy jej, że coś takiego miało miejsce. Na dodatek twierdzi, że dokument, który mu okazała, jest podrobiony i mówi, że on oczekuje oficjalnego pisma, by potwierdzić jej słowa. I wyobraźcie sobie, że ona poprosiła osoby z komisariatu bliżej swojego domu, by wysłały faksem potrzebne dokumenty ale to nic nie dało. Później, gdy już otrzymali potwierdzenie, to stwierdzili, że to nie jest ich sprawa, że to nie oni powinni się tym zajmować i zamknęli temat. Tiana była zszokowana takim zachowaniem, płakała i czuła ogromny żal do tych wszystkich osób, uważających ją za kłamczuchę. Załamana, zadzwoniła do swojej mamy, czuła się jak dziecko, bezsilna. Jak się domyślacie, serce matki po prostu pękło na pół, słysząc po, przez co to jej dziecko przechodzi, odczuwała smutek i jednocześnie złość. Zadzwoniła na ten komisariat, gdzie odmówiono po raz kolejny pomocy i tam usłyszała, że zaraz zaczyna się weekend, więc osoby zajmujące się takimi przypadkami już poszły do domu, więc będą mogli zająć się tą sprawą dopiero po weekendzie. Dla matki Tiany to był jakiś koszmar. Nie wierzyła, że to się dzieje. Tiana po tej sytuacji wróciła do domu i nagle zauważyła, że ktoś pod drzwiami wsunął jej kartkę. I to była kartka od Jamesa. Błagał ją o powrót, o wybaczenie, pisał, że wcale nie jest złym człowiekiem, że nie jest takim, za jakiego go uważa, przysięgał na życie, że nigdy jej nie zdradził, a jeżeli było inaczej, to niech Bóg go za to ukaże. Prosiłby przeczytała jakiś wers z Biblii, to na pewno go zrozumie. Dziewczyna pomyślała wówczas: W końcu mam dowód, był pod moim domem, pod moimi drzwiami. A ja mam kamery, więc przekażę nagranie policji. Jednak okazało się, że te kamery były wyłączone i nic się nie nagrało. Tiana była załamana, zdenerwowana, ale nie chciała się poddawać i poszła na tą policję jeszcze tego samego wieczoru. Czuła, że ręcznie napisana kartka to już musiał być jakiś dowód i o dziwo, funkcjonariusz, który przyjmował zgłoszenie mam tutaj na myśli funkcjonariusz, który był na komisariacie, ten bliżej jej domu, zadzwonił do Jamesa, prosząc go o przybycie na komisariat dnia następnego w celu porównania charakteru pisma. 14 lutego to Walentynki, Dzień Zakochanych, a Tiana Walentynek w 2009 roku bardzo wyczekiwała, ponieważ miało dojść do oświadczyn. Niestety Robert się rozchorował, był słaby i obolały. Raczej nie chciałby tego wieczoru spędzać z gorączką, kaszlem i katarem. To miał być cudowny wieczór, więc para zdecydowała, że przełożą zaręczyny do momentu, aż Robert nie poczuje się lepiej. Mężczyzna ubolewał nad tym, że nie doszło do założenia pierścionka na palec Tiany, ale wiedział, że to nie ucieknie, że prędzej czy później to nastąpi. Bardzo ją kochał i czekał na ten moment od wielu lat, więc tydzień czy dwa nic by nie zmieniły. Tego samego dnia, czyli 14 lutego, James także postanowił napisać do swojej byłej partnerki. Tym razem Tiana otrzymała maile, prosił w nich o kontakt, o spotkanie, o chociaż jeden mały telefon czy wiadomość. Prosiłby nie zgłaszała tego na policję, bo będzie miał jeszcze więcej problemów. Dla Tiany nie było mowy o tym, by nie informować policji. Miała już dość tego człowieka. Plus w tej całej sytuacji był taki, że tym razem napisał wiadomość ze swojego prywatnego konta, więc nie było mowy o tym, że a tu być może to nie on, a tutaj nie mamy dowodów. 25-latka udała się na policję i w końcu odczuła ulgę. Policjant przejmujący zgłoszenie powiedział, że tym razem mają twardy dowód na złamanie zakazu i jest on podstawą do tego, by w końcu aresztować Jamesa. Dziewczyna myślała, że jest bezpieczna i James zniknie z jej życia, ale niestety policja i tym razem się nie popisała. Zamiast pojechać i go aresztować, Zadzwoniono do Jamesa z informacją, że wiedzą o mailach, które wysyłał, i jeżeli okaże się, że to on, to zostanie aresztowany. Po tym telefonie mężczyzna już wiedział, że Tiana nie spełniła jego próśb, uważał, że powinna zostać za to ukarana w najgorszy możliwy sposób. Nieświadoma niczego, Tiana po południu 14 lutego pojechała do domu swoich rodziców. Wróciła do siebie późnym wieczorem i mimo tego, że tata zainstalował kamery w jej mieszkaniu i na zewnątrz, bała się parkować samochód pod samym budynkiem po ostatnim incydencie z oponami, dlatego zaparkowała trochę dalej niż zazwyczaj. Szła w kierunku swojego domu i nagle została zaatakowana ostrym narzędziem ponad 20 razy. Doskonale widziała twarz sprawcy. James. Krzyczała i prosiła o pomoc, jednak dopiero po chwili jeden z sąsiadów ją usłyszał. Co najbardziej przeraża w tej historii, to to, że 25-latka prosiła o pomoc policję przed tym zdarzeniem 34 razy. Nikt nie brał jej na poważnie. Po ataku miała jeszcze siłę na to, by zadzwonić na numer alarmowy. Udało jej się powiedzieć, gdzie jest, co się wydarzyło i kto jej to zrobił. Błagała o jak najszybsze przybycie pomocy, bo wiedziała, że z każdą minutą jej stan jest coraz gorszy. Dyspozytor po drugiej stronie słyszał sąsiada, który mówił do Tiany, żeby jeszcze chwilę wytrzymała, że przeżyje, że wszystko będzie dobrze. Niestety po zabraniu jej do szpitala okazało się, że straciła zbyt dużo krwi i nie udało się jej uratować. Rodzice byli załamani. Mieli ogromny żal do policji, że nikt nie pomógł ich córce. Po zakończonym procesie otrzymali odszkodowanie w wysokości 10 milionów dolarów. I całą kwotę przeznaczyli na rozwój fundacji, założonej na cześć Tiany. James uważał, że jest niewinny, ale policja wiedziała, że kłamie. Po pierwsze, znali przeszłość tej dwójki, a po drugie, Tiana dzwoniąc w ostatnich chwilach swojego życia powiedziała, kto był sprawcą. Były także inne dowody potwierdzające jego winę. Był widziany przez sąsiada, gdy uciekał do swojego samochodu po ataku na Tianę. Sprawdzono monitoring zamontowany przez ojca dziewczyny i na szczęście tamtego wieczoru działał. Co więcej, ślady krwi Tiany zostały odnalezione na jego ubraniach. Oczywiście, został uznany za winnego i skazano go na największą możliwą karę w stanie Connecticut, czyli na 60 lat pozbawienia wolności. Po tej tragedii rodzice Tiany chcieli zrobić coś dobrego dla innych dążyli do zmian w prawie odnośnie prześladowania czy nękania i udało im się to. Teraz jeżeli jakaś osoba przyjdzie i zgłosi, że były partner czy ktokolwiek inny nie chce dać spokoju, funkcjonariusz przyjmujący zgłoszenie ma za zadanie zadać szereg odpowiednich pytań, by ocenić, w jak bardzo niebezpiecznej sytuacji znajduje się osoba składająca skargę. I gdy na przykład dojdzie do zakazu zbliżania się, to mężczyzna lub kobieta, na którą ten zakaz został nałożony, jest podstawą obserwacją policji dzięki GPS. Gdyby to było obowiązkiem, w Walentynki, 14 lutego 2009 roku, Tiana nadal mogłaby żyć, bo policja wiedziałaby wcześniej, że James znajduje się pod jej domem i do tej tragedii zapewne by nie doszło. Dziękuję wam za wysłuchanie dzisiejszego odcinka dajcie mi koniecznie znać czy słyszeliście kiedykolwiek tą straszną historię. Zapraszam was serdecznie do subskrybowania kanału, do usłyszenia niebawem, trzymajcie się ciepło, cześć.